informując, że materiał z naszego dzisiejszego posiedzenia jest transmitowany i utrwalany przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Rozpoczynam 31. sesję Rady Miejskiej 8. kadencji samorządu w Modliborzycach. Witam Pani i Panów Radnych. W imieniu Państwa Radnych witam gości zaproszonych. Są dzisiaj z nami skarbnik gminy Modliborzyce Pani Barbara Jarosz, Radny Rady Powiatu w Janowie Lubelskim Pan Piotr Rogorza, dyrektorzy szkół Pani Anna Gąska oraz Pani Małgorzata Lisińska, dyrektor samorządowego przedszkola w Modliborzycach Pani Elżbieta Krzysztoń, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pan Andrzej Rząd, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Marta Frączek, radca prawny Pan Tomasz Barszcz, kierownik referatu organizacyjnego Pani Irena Błojda, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pan Marcin Kowalski. Witam Pani i Panów sołtysów. W tym momencie przejdziemy do potwierdzenia obecności, aby ustalić kworum podczas dzisiejszych obrad. Komunikat dotyczący potwierdzenia listy obecności. Bardzo proszę o powtórne potwierdzenie. Dziękuję bardzo. Informuję, że w dzisiejszych obradach bierze udział 11 osób spośród Rady. 4 osoby, 4 radni są nieobecni. Nieobecnymi radnymi są radny Kupiński Marcin, radny Wielewa Wiesław, radny Żołynia Rafał i radny Kucia Mariusz. Nasze dzisiejsze obrady i wszystkie rozstrzygnięcia będą więc prawomocne. Kolejnym punktem jest przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad został przekazany Państwu radnym wraz z materiałami. Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? Jeżeli nie ma, to bardzo proszę, przejdziemy do przyjęcia porządku obrad poprzez głosowanie. Kto jest za zatwierdzeniem porządku obrad? Głosujemy przez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Dziękuję bardzo. Porządek naszych dzisiejszych obrad został jednogłośnie przyjęty 11 głosami za. Przechodzimy do punktu trzeciego, a więc porządku obrad, a więc przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, sesji 29 czerwca 2022 roku. Protokół z poprzedniej sesji został sporządzony. Była możliwość zapoznania się z nim, wniesienia uwag, ewentualnie poprawek. Żadne uwagi ani poprawki nie wpłynęły, a więc w tym momencie bardzo proszę o zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji bez odczytywania poprzez przegłosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, sesji, która miała miejsce 29 czerwca bieżącego roku, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Informuję, że protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie został przyjęty 11 głosami za. Punkt czwarty dzisiejszego porządku obrad. Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji, na poprzedniej sesji. W tym punkcie bardzo proszę o zabranie głosu panią skarbnik.
2022. Uchwała 30/95/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z podjętą uchwałą dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała nr 30/196/2022 w sprawie udzielenia burmistrzowi Mazurkowi swobody zaufania zgodnie z podjętą uchwałą udzielonym burmistrzowi Mazurkowi swobody zaufania. Uchwała nr 30/197/2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu gminy za rok 2021. Zgodnie z podjętą uchwałą rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu gminy za rok 2021. Uchwała nr 30/198/2022 w sprawie udzielenia aktorowi burmistrzowi Mazurkowi z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2021 zgodnie z podjętą uchwałą udzielono aktorowi burmistrzowi Mazurkowi z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2021. Uchwała nr 30/199/2022 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Mazurkowi. Zgodnie z podjętą uchwałą rada wyraziła zgodę na przyjęcie nieruchomości gruntowej stanowiący własność gminy Nowogrodzice położonej w Zarajcu była działka, którą gmina otrzymała w spadku przez część przez środek, który teraz gmina była stosować 19, generalna dyrekcja wyznaczyła i wykupiła grunty, które były im potrzebne. Pozostała jedna z jednej strony ze 16 aut, a z drugiej 19 aut. Działki nie są zagospodarowane ani wyprzedzone. Wszystkie zostały przesłane do Miejskiego Gminy Wojewódzkiego Wydziału Prawnego Sądu Nadzoru i Gminy. Na tym wniósł jedną uchwałę dotyczącą programu opieki nad zwierzętami domowymi. Tak jak to ma na wcześniej, natomiast to by zostało w tym miejscu, a nie dzisiaj do jednej z uwag. Dziękuję. Dziękuję bardzo za przedstawienie informacji pani skarbnik, pani Barbarze Jarosz. W międzyczasie dołączyli do nas i biorą udział w sesji pan Witold Kowalik, burmistrz Modliborzyc oraz Michał Komacki, starosta powiatu janowskiego. Witam w imieniu Rady Miejskiej. Bardzo proszę, przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku obrad. Punkt 5. Interpelacje radnych. Czy w tym punkcie jest, proszę bardzo, Radny Piotr Trzymała. Na moje ręce wpłynęła od radnego Piotra Trzymała interpelacja. W tym momencie chciałbym ją przekazać do rozpatrzenia panu burmistrzowi. Chyba, że chce pan radny zapoznać nas z treścią. Przekazuję do rozpatrzenia. Dziękuję i przekazuję panu burmistrzowi do rozpatrzenia i do udzielenia odpowiedzi. Jeżeli nie ma więcej interpelacji, nie ma w tym punkcie, a więc go zamykam. Przechodzimy do punktu 6. Przedstawienie wniosków stałych Komisji Rady Miejskiej. Pomijam ten punkt. I kolejny punkt, punkt 7. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Modliborzyca za pierwsze półrocze. Bardzo proszę o zabranie w tym punkcie głosu przez pana burmistrza. Państwo radni otrzymali sprawozdanie opisowe na swoje konta. Ja tylko tak w skrócie omówię, co się wydarzyło w tym pierwszym półroczu, jakie dochody i jakie były zmiany. Od początku roku 2022, czyli od 1 stycznia do 30 czerwca, budżet był zmieniany 13 razy. 3 razy były uchwały Rady Gminy i 10 razy zarządzenia burmistrza. Z planowanych dochodów w kwocie 32 724 965 zł wykonano 17 689 833 zł, co stanowi 54% wykonania planu dochodów w pierwszym półroczu. Dochody majątkowe to była kwota 42 552 zł, co stanowiło 1% planu dochodów i dochody bieżące w kwocie 17 642 280 zł,
co stanowiło 61% planu dochodów bieżących. Wydatki na dzień 30 czerwca zostały wykonane w kwocie 16 74 434 zł, co stanowiło 45% planowanych wydatków w roku budżetowym. Bo plan wynosił wydatków 35 743 614 zł. W tym wydatki majątkowe jest to kwota 514 316 zł, co stanowi 7,5% planowanych wydatków majątkowych i wydatki bieżące jest to kwota 15 560 118 zł, co stanowi 54% wydatków rocznych. W pierwszym półroczu tych bieżących. W pierwszym półroczu zakończono, pierwsze półrocze zakończono nadwyżką budżetową w kwocie 1 615 398 zł przy planowanej deficycie przy uchwalaniu budżetu, który wynosił 3 018 649 zł. Na koniec pierwszego półrocza zobowiązania z tytułu kredytu wynoszą 9 235 385 zł, przy czym w tym okresie spłacono łącznie 430 710 zł kredytów i pożyczek oraz zapłacono za ten okres odsetki 150 027 zł. Dlatego powiem, że odsetki, które zapłaciliśmy za pierwsze półrocze w tym roku, to w roku 2021 chyba cały rok tyle nas kosztowały. Także to jest porównywalne, jakie jest wzrost oprocentowania w stosunku do kredytów i pożyczek. Także natomiast to pieniądze na ostatniej sesji zapewniliśmy na zobowiązania odsetkowe, zwiększając w tym paragrafie wydatki. Jeżeli są jakieś pytania odnośnie jeszcze sprawozdania, to proszę. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za przedstawienie, za objaśnienia do sprawozdania, bo sprawozdanie miesiąc temu blisko otrzymaliśmy. Jeżeli nie ma uwag, rozumiem, że nie ma, tak, a więc przechodzimy do kolejnego punktu naszego dzisiejszego porządku obrad. Będzie to punkt roboczy, punkt 8, podjęcie uchwał. Pierwszy projekt uchwały, którym zajmiemy się, jest to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały. Tak jak już pani skarbnik wspomniała, jedna uchwała wróciła do nas ze względu na to, że była nieścisła, jeśli chodzi o rozliczenie budżetu, który tam był zawarty, i teraz ten już szczegółowy projekt uchwały pan burmistrz, proszę bardzo, żeby przedstawił. Uchwala Rady z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 30/193/2022 roku Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Mazowoce w roku 2022. Rada Miejska w Mazowocach uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mazowoce w 2022 roku stanowiący załącznik do uchwały Rady Miejskiej Mazowoce nr 30/193/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku paragraf 11 otrzymuje następujące brzmienie. Koszt realizacji zadań określonych w mniejszym programie ponosi w całości gmina Mazowoce. Punkt pierwszy. Na realizację zadań wskazanych w programie gmina Mazowoce przeznacza z budżetu środki w wysokości 15 tysięcy zł. W tym zapewnienie bezdomnych zwierząt miejsca w schronisku dla zwierząt 3,5 tysiąca zł, opieka nad wolno żyjącymi kotami i dokarmienie 500 zł, odwoływanie bezdomnych zwierząt 7500 zł,
Sterylizacja zwierząt, schroniska dla zwierząt 1500 zł. Poszukiwanie właścicieli bezdomnych, dla bezdomnych zwierząt 100 zł. Usypianie ślepych miotów 500 zł. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 400 zł. Zapewnienie całodobowej opieki weterynarnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 1000 zł. Punkt drugi. Środki, o którym mowa w ustęp 1, będą wydatkowane w zależności od zaistniałych potrzeb zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Modli Bożyc. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym wyjątkowego środku. Jest w stosunku do ostatniej uchwały, którą w czerwcu się podejmowanej, rozpisany paragraf 11 na poszczególne działania. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Bardzo proszę w tym dotycząc. Pan mecenas, jeśli chodzi o projekt. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, ja chciałbym do państwa jeszcze dodać, że dlaczego taka zmiana jest konieczna. Otóż otrzymaliśmy monit z Urzędu Wojewódzkiego z nadzoru o tym, iż pojawiło się najświeższe orzecznictwo sądów administracyjnych, które wskazuje, że uchwały podejmowane tak jak do tej pory nie są wystarczająco precyzyjne dla sądu. Z tego względu wojewódzkie sądy administracyjne przyjęły takie założenie, że jeszcze bardziej szczegółowo należy te kwoty rozpisać. Tak naprawdę ta uchwała do tego zmierza. Ponadto jeszcze chciałbym tylko dodać, że gmina Modli Bożyce nie jest jedyną gminą. Z moich informacji, tak jakby z innymi koleżankami, kolegami radcami wynika, że było to pismo wysyłane masowo, ponieważ tak naprawdę wszystkie gminy przyjęły, zdecydowana większość gmin przyjęła takie założenie jak tutaj, że uchwała, która przechodziła wielokrotnie w latach poprzednich, również będzie akceptowana. Zatem pojawiła się taka masowa akcja zmian. To tak naprawdę niczego nie zmienia, kwoty pozostają dokładnie te same. Jedynie są one bardziej skonkretyzowane zgodnie z życzeniem są. Dziękuję bardzo panu mecenasowi. Czy są jeszcze jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Jeżeli nie ma, to bardzo proszę, przechodzimy do jego przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w przedstawionej formie? Kto jest za? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została jednogłośnie 11 głosami za przyjęta. Kolejnym punktem naszego dzisiejszego porządku obrad jest punkt 8, podpunkt 2, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 roku. I w tym punkcie proszę o objaśnienia pana burmistrza. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2022. Rada Miejska w Mazurce uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Zwiększenie dochodów, zadania własne, dział 600, transport i łączność, rozdział 60.016, drogi publiczne i gminne, paragraf 24.60, zwiększa się o kwotę 33 tysięcy zł. Są to środki z nadleśnictwa Janów Lubelskich na remont drogi Majdan Świnki. Dział 700, gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70.005, gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0750, o kwotę 9 tysięcy, są to dochody z dzierżaw, dostosowuje się do planu wykonania, jaki jest na dzień dzisiejszy. Dział 750, administracja publiczna, rozdział 75.23, urzędy gmin, paragraf 0920, zwiększa się kwotę 90 740, są odsetki z lokat, to są lokaty, wolne środki, które są ulokowane na lokaty 3-miesięczne i planujemy na koniec roku, że taka kwota tych opłat, odsetek będzie pozyskana czy zaoszczędzona przez Urząd Gminy. Dział 756, dochody z podatków i opłat, rozdział 75, 615,
dochody z podatków i opłat od osób prawnych zwiększa się do wykonania. I w paragrafie 0500 potem 2500 zł wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych. W paragrafie 0910 o kwotę 6000 odsetki od nieterminowych wpłat. Rozdział 75616 dochody i z podatków i opłat od osób fizycznych. Paragraf 0360 zwiększa się do wykonania o kwotę 1000 zł do wpływu z podatków i darowizn. W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat. Paragraf 0490 zwiększa się do wykonania o kwotę 1400 zł wpływy z innych lokalnych opłat. Punkt 5, dział 758, różne rozliczenia, rozdział 75801, część oświatowa, subwencje ogólne z budżetu państwa, paragraf 2920 o kwotę 127 006 zł, rozdział 75814, różne rozliczenia finansowe, paragraf 2100, środki z funduszu pomocy na finansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 76 646 zł na dodatkowe zadania oświatowe. Zmiana jest związana ze zmianą klasyfikacji. Dział 801 oświata i wychowanie, rozdział 801.04 przedszkola, paragraf 0830 zwiększa się o kwotę 10 000. Jest to do wykonania. Rozdział 801.95 pozostała działalność na realizację projektu Poznaj Polskę. Paragraf 2020 o kwotę 69 320 zł jest to dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki i paragraf 2700 o kwotę 22 960 zł jest to wpłaty rodziców jako wkład na projekt Poznaj Polskę. Dział 852 pomoc społeczna, rozdział 85214 zasiłki okresowe i pomoc w naturze, paragraf 21.0 o kwotę 1200 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy. I rozdział 85.216 zasiłki stałe, paragraf 20.30 zwiększa się o kwotę 33 000 zł dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. I dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90.019. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, paragraf 0690, kwotę 11 300 zł. Jest to dostosowanie do wykonania planu. I w zadaniach zleconych, dział 750, administracja publiczna, 75.095, pozostała działalność, paragraf 21.00, o kwotę 157 zł z tytułu środków na wydatki związane z wydawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, zmiana klasyfikacji. Dział 754 bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe, paragraf 2100 kwotę 104 300 zł z tytułu środków na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w ośrodkach gminy. Tutaj jest te zmiana klasyfikacji. Dział 852 pomoc społeczna, rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania, paragraf 2100 o kwotę 500 zł jest to z tytułu środków na wydatki związane z dożywianiem dzieci obywatelów Ukrainy, zmiana też klasyfikacji. Następnie dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 pozostała działalność zwiększa się, w paragrafie 2100 o kwotę 187 452 zł jest konto środki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, zmiana klasyfikacji budżetowej. I paragraf nowy, który wprowadzamy dzisiaj, 2180 o kwotę 2 327 020 zł środki z Funduszu COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych. To nie można było zarządzeniem, tylko uchwałą Rady, dlatego dzisiaj wprowadzamy i dzisiaj, które decyzje były wydane pozytywne na dopłatę do węgla, dzisiaj środki te zostaną przekazane poszczególnym tym osobom, które już mają decyzję prawomocne. I dział 855 rodzina, rozdział 85501 świadczenia wychowawcze, paragraf 2060 o kwotę 1177 zł jest to decyzja wojewody i rozdział 850,
85502, świadczenia rodziny, paragraf 21.00, kwotę 3000 zł z tytułu środków na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy, zmiana klasyfikacji. Radem zwiększenia dochodów jest to kwota 3 117 842 zł. Zmniejsza się dochody. Zadania własne, dział 801, oświata i wychowanie, rozdział 801-95, pozostała działalność, paragraf 0970, zmniejsza się o kwotę 67 292 zł. To są zmiany z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej, przeniesienie do rozdziału, który wcześniej tam przedstawiałem. Dział 852, pomoc społeczna, rozdział 85-214, zasiłki okresowe, paragraf 20-30, zmniejsza się o kwotę 20 tysięcy, jest to decyzja Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rozdział 85-295, pozostała działalność, paragraf 097, zmniejsza się o kwotę 1200 zł, jest to z tytułu zmian klasyfikacji budżetowej, przeniesienie do rozdziału 85213, który wcześniej też przedstawiałem. I zadania zlecone, dział 754, bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75495, pozostała działalność, paragraf 0970, zmniejsza się o kwotę 238 454 zł z tytułu środków na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Też to zmiana kwalifikacji wcześniej była wprowadzona w dochodach. Dział 853, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395, pozostała działalność, zmniejsza się w paragrafie 2700, zwiększa się o kwotę 28 040 zł z tytułu środków na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy i też zmiana klasyfikacji było wcześniej wprowadzane. I dział 855 rodzina, rozdział 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne, paragraf 2010, zmniejsza się o kwotę 6 900 zł, jest to decyzja wojewody. Rozdział 85595, pozostała działalność, paragraf 2100, zmniejsza się o kwotę 3 000 z tytułu środków na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy i też również zmiana klasyfikacji przeniesienia do innego rozdziału. Razem zmniejszenia dochodów jest to kwota 364 886 zł. Punkt drugi. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Zwiększenie wydatków, zadania własne, dział 010, rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044, infrastruktura sanitacyjna wsi, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Modliwożyce, to jest na przygotowanie PFU na budowę kanalizacji na kolonii Zamek, tutaj od początku kolonii Zamek, czyli od tego Robka, jak popularnie mówię, do w kierunku bloków, które były kiedyś w PGR-ze należały. Następnie 600, transport i łączność, rozdział 60.014, drogi publiczne, powiatowe, zwiększa się wydatki na dotacje, na zadania bieżące o kwotę 10 000 zł dla starostwa powiatowego w Janowie Lubelskim na wykonanie oznakowania poziomego drogi powiatowej Modliwożyce-Błażek. Tutaj jest przygotowane porozumienie, będą środki zabezpieczone, będzie realizacja, malowanie osi jezdni przez wierzchowiska. Myślę, że rozmawiałem z dyrektorem zarządu dróg, żeby to zrobić od Modliwożyc, bo przy tej ilości, czyli 20 tysięcy, myślę, że to powinno wystarczyć z tego względu, że malowanie, tu jest tylko cena farb, natomiast malowanie jest po stronie zarządu dróg powiatowych. Rozdział 60.016, drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 115 tysięcy z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. W tej kwocie mieści się też, jest ujęta droga, która jest dotacja z Lasów Państwowych na Majdan Świnki. Dział 750, administracja publiczna, rozdział 75-22,
Rady Gminy zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 32 100 zł. Jest to z przeznaczeniem na diety dla radnych. Rozdział 75.023. Urzędy Gmin zwiększa się wydatki na wynagrodzenie o kwotę 22 000. Jest to przeniesienie w ramach rozdziału administracja. Rozdział następny 75.075. Promocja, jest to zwiększenie wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę 5 000 z przeznaczeniem na dotację dla starostwa powiatowego na wyścig Tour Polon, który odbył się. Myśmy nie mieli sesji, nie mogliśmy tego sfinansować. W tej chwili po sesji możemy te środki dopiero przeznaczyć na to zadanie, które było wstępnie ustalone. Rozdział 75.095. Pozostała działalność. Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 32 000 zł z przeznaczeniem na diety dla sołtysów i inkasu. Następnie dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Rozdział 75.412. Ochotnicze straże pożarne. Zwiększa się wydatki na zadania statutowe o kwotę 18 000 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 000 zł. Dział 758, różne rozliczenia, rozdział 75.818, rezerwy ogólne i celowe, zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 39 499 zł. Dział 801, oświata i wychowanie, rozdział 801.01, szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki na zadania statutowe o kwotę 35 000 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej w ramach przesunięć w rozdziale. Rozdział 801.04 przedszkola zwiększa się wydatki na zadania statutowe o kwotę 24 000 z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej. Rozdział 801.13 dowożenie uczniów do szkół zwiększa się wydatki na zadania statutowe o kwotę 22 000 związane z dowozem dzieci z tytułu wzrostu kosztów, gdyż przetarg był wakacje zrobiony. No ceny wiadomo, że poszły wyżej, bo wzrost paliwa i wynagrodzenia i dlatego trzeba zabezpieczyć środki, żeby do końca roku starczyło nam na dowóz dzieci. Rozdział 801.49. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach. Zwiększa się wydatki na wynagrodzenie o kwotę 21 000 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej. Rozdział 801.50. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych. Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 54 413 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej. I rozdział 801.95. Pozostała działalność na wydatki związane z kształceniem dzieci z Ukrainy. Środki pochodzą z funduszu pomocy i tak na wynagrodzenia kwota 5354 zł. Realizację zadań statutowych kwotę 4000 zł. I wydatki na realizację zadań statutowych to o kwotę 92 280 zł. Jest to realizacja programu Poznaj Polskę, czyli te wycieczki, które szkoły zaplanowały sobie do zrealizowania jeszcze do końca roku tego kalendarzowego. Dział 851, ochrona zdrowia, rozdział 85-195. Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30 000 zł. Jest to z przeznaczeniem na zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku ośrodku zdrowia wierzchowiska drugi. Proszę Państwa, tamten sezon był tak dociągnięty na siłę. Piec wymaga wymiany i montażu. Ośrodek zdrowia tu się zwrócił. Zresztą budynek jest nasz, także tutaj jest, to my ponosimy koszty tego i zwiększamy o te 30, że można było zakupić piec. Jest już praktycznie po przyszłym tygodniu płacimy za piec i będzie montowany. Dział 852 pomoc społeczna, rozdział 85216 zasiłki stałe, zwiększa się wydatki na świadczenia o kwotę 33 000 zł, jest to decyzja wojewody. I rozdział 85219 ośrodek pomocy społecznej, zwiększa się wydatki w ramach przeniesień na wynagrodzenia o kwotę 2837 zł 22 groszy. Realizację zadań statutowych o kwotę 45 000 zł. Dział 900, gospodarka komunalna, rozdział 90.013, schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki na zadania statutowe o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad zwierzętami.
rozdział 90.017, zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się dotację inwestycyjną o kwotę 30 tysięcy złotych. I rozdział 90.019, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 11 300 złotych tytułu wypełnienia wyższych dochodów swojego tytułu. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92.109 Domy i ośrodki kultury, zwiększa się wydatki na dotacje o kwotę 22 500 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury. I rozdział 92.195 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki na zadania statutowe o kwotę 10 000 zł. Zadania zlecone, dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75.095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 29 zł z tytułu wydawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75.421 Zarządzanie kryzysowe, zwiększa się wydatki związane z kosztami pobytu obywateli Ukrainy na wynagrodzenie kwotę 11 000 zł, kwotę 16 300 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w ośrodkach. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395, zwiększa się wydatki na realizację programu rządowego, dodatek węglowy na wynagrodzenie, czyli zaprowadzenie tego zadania, wynagrodzenie o kwotę 32 876,60 groszy, zadania statutowe 12 820 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 2 281 392 zł, to jest dodatek węglowy, który bezpośrednio trafi dla mieszkańców. Dział 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, zwiększa się wydatki zgodnie z decyzją Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania statutowe kwota 4,85 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 1172 zł. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, zwiększa się wydatki w ramach przedstawionej w rozdziale na wynagrodzenia na kwotę 829,79 zł i na zadania statutowe 470 zł. Razem zwiększenia wydatków jest to kwota 3 121 178 zł. Zmniejsza się wydatki i tak, zadania własne, transport i łączność, rozdział drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 5 000 zł. Dział drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się wydatki dla starostwa powiatowego o kwotę 235 115 zł dostosowanie do wykonania w roku bieżącym. Dział 60.016 drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15 000 na zadanie przebudowa drogi w miejscowości Lutec, przesunięcie na wydatki bieżące inwestycyjne drogi Stojeszynie drugim 10 000 z tego względu, że tam potrzebne jest oznakowanie poziome do wykonania jest. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy Gmin, zmniejsza się wydatki na zadania statutowe o kwotę 22 000 zł z przesunięciem na wynagrodzenia. Rozdział 75075 Promocja, jest to zmniejszenie się wydatki statutowe o kwotę 5 000 to przesunięcie na dofinansowanie Netur Polon wyścigu. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 801.01 Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki na zadania statutowe o kwotę 10 000 z przesunięciem w ramach rozdziału. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, zmniejsza się wydatki na świadczenia o kwotę 20 000 decyzja wojewody lubelskiego. Dział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 837 zł z przesunięciem w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, zmniejsza się wydatki na wynagrodzenie o kwotę 27 500 zł
organizacji na zadania statutowe 500 zł w ramach przesunięcia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. I dział 855 rodzina, rozdział 85-504. Wspieranie rodziny, zmniejsza się wydatki na wynagrodzenie o kwotę 17 650 zł oraz wydatki na zadania statutowe o kwotę 1350 zł, przesunięcia też w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. I w zadaniach zleconych pozostałe 853, pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdział 85-395, pozostała działalność, zmniejsza się wydatki na zadania statutowe o kwotę 68 zł, przeniesienia w ramach rozdziału i dział 855 rodzina, rozdział 85-502 świadczenia rodzinne, zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 499 zł oraz wydatki na zadania statutowe o kwotę 800 zł z przesunięciem w ramach rozdziału i w rozdziale 85-513 składki na ubezpieczenia zdrowotne, zmniejsza się wydatki na zadania statutowe pod kwotę 6900 zł. Jest to decyzja Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rada zmniejszenia wydatków jest to kwota 368 221 81 zł. 81. Punkt trzeci. Dokonać zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Modlibórzyce w 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Mamy to dotacje do Zakładu Gospodarki Komunalnej 30 tysięcy i do Gminnego Ośrodka Kultury 22 500 zł. Punkt czwarty. Dokonać zmian w planie inwestycyjnym 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4. Tam w załączniku inwestycyjnym dochodzi właśnie rozbudowa sieci kanalizacyjnej te 40 tysięcy i wymiana pieca centralnego ogrzewania w Ośrodku Zdrowia Wierzchowiska, kwota 30 tysięcy zł. Budżet gminy po zmianach wynosi, po stronie dochodów jest to kwota 35 559 789 zł. Po stronie wydatków jest to budżet 38 578 439 zł. Na wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy są jakieś uwagi? Jeszcze chciałbym poinformować, że projekt uchwały był tematem posiedzenia komisji. Komisje uchwaliły pozytywną opinię temu projektowi uchwały. Jednak kwota tutaj, ta znacząca, najbardziej znacząca, czyli te 2 327 tysięcy, to też efekt pracy pracowników, instruowania, pomagania, przyjmowania wniosków w ostatnim czasie. W tej chwili to wsparcie trafi do wnioskodawców, do mieszkańców naszej gminy. To jest blisko 700 wniosków, jeżeli dobrze dzielę tą kwotę, nawet przewyższa to ilość 700 wniosków złożonych i rozpatrzonych, które w tej chwili będą po podjęciu przez nas uchwały będą te pieniążki rozdysponowywane. Jeżeli nie ma uwag, nie widzę, to bardzo proszę, przechodzimy do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została jednogłośnie 11 głosami za przyjęta. Kolejnym punktem, do którego przechodzimy, jest punkt 8. Podpunkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Również proszę pana burmistrza o zabranie głosu. Uchwała w sprawie miejsca dnia dzisiejszego zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Rada Miejska w Mordowicach uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Załącznik nr 1 do uchwały nr 26 łamane przez 167 z 2021 roku Rady Miejskiej w Mordowicach dnia 28 grudnia 2021 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującej prognozę kwotu długu, dodatkowe dane o planowanych i realizowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Załącznik numer 2 do uchwały nr 26/2021 roku Rady Miejskiej w Młodzieżach z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niższej uchwały. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienie przyjętej wartości wykonania uchwały, wyjaśnia się burmistrzowi. Zgodnie, jeżeli zostają nam, przyjmujemy dochody, musimy, zmieniamy każdorazowo uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Także tutaj jest to długa uchwała, która wiąże się ze zmianami w budżecie. Jeżeli są jakieś pytania. Dziękuję bardzo za objaśnienia. Również informuję, że ten projekt uchwały ma opinię pozytywną ze strony Komisji Rady Miejskiej w Modliborzycach. Jeżeli nie ma uwag, to bardzo proszę, przechodzimy do przegłosowania. Kto z Pań, Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 11 głosami za. Kolejnym punktem naszego dzisiejszego porządku obrad jest punkt 8, podpunkt 4, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy powiatowi janowskiemu. Bardzo proszę pana burmistrza o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 września 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy powiatowi janowskiemu. Rada Miejska w Modliborzach uchwala, co następuje. Paragraf 1. Postanawia się udzielić pomocy finansowej powiatowi janowskiemu w formie dotacji celowej w roku 2022 na realizację zadania polegającego na wykonaniu oznakowania poziomego na drodze powiatowej nr 2804L Modliborzyce Błażek w miejscowości Wierzchowiska I i Wierzchowiska II. Paragraf 2. Na realizację zadania wymienionego w paragrafie 1 uchwały zostały zabezpieczone środki w budżecie gminy Modliborzyce na rok 2022 w wysokości 10 tysięcy w formie dotacji. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy gminą Modliborzyce a powiatem janowskim. Punkt 3. Upoważnia się burmistrza Modliborzyce do zawarcia stosownych umów. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Czy są jakieś pytania? Dziękuję bardzo za przedstawienie projektu uchwały. Kolejna uchwała związana z naszym budżetem także posiada pozytywną opinię Komisji Rady Stałych Rady Miejskiej w Modliborzycach. Jeżeli nie ma uwag, bo nie widzę, to przechodzimy do przegłosowania. Kto z Pań, Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w przedstawionej formie? Kto jest za? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Jednogłośnie uchwała przyjęta 11 głosami za. Skończyliśmy naszą stricte roboczą część, a więc uchwalanie uchwał. Przechodzimy do punktu 9 dzisiejszego porządku obrad. Odpowiedzi na interpelacje radnych. Jeżeli dzisiaj odpowiedzi są do przedstawienia, bo do mnie żadne nie wpłynęły. Jeżeli nie ma, to punkt ten pomijamy. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 10. Zapytania i wolne wnioski radnych i gości zaproszonych. Bardzo proszę o zabieranie głosu i zgłaszanie chęci zabrania głosu w tym punkcie. Radna Maria Piotrowska, bardzo proszę. Ja, Pani Burmistrz, chciałabym bardzo serdecznie podziękować za położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Brzezina oraz za remont drogi w Brzezinie II. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu swoim i w imieniu mieszkańców. Nie tylko mieszkańców mieszkających w tej drodze, ale całej okolicy, ponieważ ruch mamy tam spory. Jednocześnie ubolewam na tym, że gmina Modliborzyce może inwestować mimo trudnych czasów. Niestety województwo jest nieczułe na nasze prośby, błagania, petycje i niestety pomijając już to, w jakim stanie jest droga wojewódzka, w pierwszym stanie, to ciągle województwo nie ma pieniędzy.
pomiędzy na chodnik. W zasadzie jest to niewielki odcinek chodnika, bo to zaledwie niecały kilometr. Niestety, tak jak powiedziałam, w żaden sposób nie możemy doprosić się tego chodnika w Krzyżynie drugim przy drodze wojewódzkiej i to ze strony właśnie województwa. W tym momencie też dziękuję panu burmistrzowi, dziękuję pani sekretarz, która dzisiaj jest nieobecna, ale również pomaga nam tutaj wszelkimi możliwymi sposobami zadziałać, wpłynąć na to, żeby poprawić ten stan rzeczy. Przykre jest to, że województwo nie bierze pod uwagę tego, że przecież bezpieczeństwo mieszkańców powinno być priorytetem, prawda? Nie ma jednak na to pieniędzy i dziękuję panu burmistrzowi również za to, że mieliśmy możliwość jeszcze w styczniu jeżdżenia do, pojechania do pana dyrektora dróg wojewódzkich i porozmawiania tam z nim właśnie w obecności przedstawicieli też mieszkańców. No niestety, po rozmowie dowiedzieliśmy się, jak już to pan burmistrz też nas wspominał, że niestety nie ma środków, jesteśmy na liście rezerwowej. Przykre to, że tak jesteśmy traktowani. Jeszcze raz, dziękuję za inwestycje, dziękuję za remonty dróg, ponieważ mieszkańcy tam przez długi czas czekali na to, ale środki się znalazły. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo radnej pani Marii Piotrowskiej. W kolejności zgłoszeń radny pan Piotr Grzymała. Ja mam duże podziękowania ustawy członkiem nam wszystkim, czyli też całej Radzie, ponieważ my uchwalamy ustawy, które decydują o inwestycjach w danym regionie, w danym miejscu, tak więc to jest, myślę, nasza wspólna sprawa. I tutaj też odnośnie właśnie tych inwestycji, dobrze pani radna wspomniała, że to jest takie ciężkie, trudne i przykre, ponieważ ja osobiście już niejednokrotnie wspominałem o poprawie bezpieczeństwa. Niektórzy mieszkańcy na terenie gminy nie mają możliwości do granic, nawet zimą czy też wiosną w swoich miejscowości nie ma chodników. Tak więc to nie tylko sprawa województwa, ale sprawa nasza gmina. Tak więc apeluję cały czas, już kilka z kolei, już rok z kolei o terenie inwestycji. Dzisiaj złożyłem interpelację w tym zakresie. Znaczy w innym zakresie, ale dotyczącą bezpieczeństwa, sprawy bezpieczeństwa miejscowości Wolica Kolonia i Wolica Żuda dotyczącej budowy zadania budowy świetlenia też chodnika przy drodze, która w zasadzie jest tylko jedną drogą do tych miejscowości. Tak więc bezpieczeństwo oczywiście kosztuje, ale musimy o to dbać, inwestować, tak? Więc nie tylko w dane regiony cykliczne coroczne, ale też w równe. Gmina jest jedna, prawda, mieszkańców mamy wspólny w gminie i wyborców też. To nie jest tak, że w tym regionie decydują i głosują mieszkańcy na daną opcję, a w innym na inną. Myślę, że tutaj większej polityki nie ma. Nie, tak więc ja cały czas zachęcam do inwestowania w różne miejscowości danej gminy. To nie jest, to jest nasza wspólna sprawa, nasze wspólne bezpieczeństwo mieszkańców, naszych rodzin. My mamy rodziny w różnych miejscach, prawda, tak więc tutaj zachęcam, żeby te inwestycje były cały czas oczywiście wdrażane. Mamy wspólną sytuację ekonomiczną, prawda? My słyszymy, że stopy procentowe cały czas w górę i w tym momencie też pewne kwoty muszą być przeznaczone na obsługę tego długu, który został zaciągnięty. I jeszcze przy okazji pytanie, czy gmina, jeśli chodzi o zadłużenie, planuje w przyszłych latach, planuje coraz to zadłużenie na zadanie inwestycyjne, tak? Czy po prostu czy ten dług zostaje na tym poziomie, który jest w tym momencie, czy jakieś są w tym kierunku, można powiedzieć, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Bardzo proszę o głos, o zabranie głosu prosił sołtys Brzezin,
pan Jan Pikulas. Ja pragnę podziękować panu burmistrzowi oraz radnym za położenie asfaltu na drodze tam powiatu wiejskiej, co dochodzi tam, to część była z Potoka Wielkiego, a część jest naszych. I dziękuję jeszcze raz wszystkim za to zrobienie tej bardzo pożądane. Dziękuję za zabranie głosu sołtysowi panu Janowi Pikuli. Proszę, radna Maria Piotrowska. Jeszcze chciałam tylko dodać właśnie, ponieważ tutaj pan sołtys przypomniał mi, że podziękowania należą się również władzom gminy Potok Wielki, ponieważ jeśli chodzi o drogę na Brzeźninach, jest to droga, która w zasadzie jest na granicy Potoka Wielkiego i Mokliworzy. I to dzięki też temu, że te dwie gminy się porozumiały, była taka możliwość. A jeśli chodzi o to, że bezpieczeństwo jest ważne, tak, jest wszędzie ważne. Tylko tutaj, jeśli chodzi o drogę wojewódzką, droga wojewódzka jest w strasznym stanie, nawierzchnia jest w strasznym stanie, a ruch jest ogromny. Teraz to jest dojazdówka do drogi S19, więc tutaj tym bardziej jest to ważne. To miejsce jest naprawdę niebezpieczne. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Też w kolejności zgłoszeń bardzo proszę radny Piotr Gorza. Dziękuję panie przewodniczący, panie i panowie radni. Ja rzadko zabierałem głos, ale mam sprawę taką gospodarczą. Chodzi mi tutaj pan przewodniczący, również powinien ten temat dobrze znać, skrzyżowanie ulicy Kowalskiej z Błotną, czyli wyjazd z Kowalskiej w ulicę Błotną. Tam nie ma to znaczenia pionowego żadnego. Trzy posesje korzystają z ulicy Błotnej, wyjeżdżają dalej i na tym skrzyżowaniu, które jest w ogóle nieoznaczone, po prostu włączają się do ruchu jakby do tych uczestników, którzy wyjeżdżają z ulicy Kowalskiej w Błotną i uważają, że mają pierwszeństwo. Jeżeli nie będzie znaku, dojdzie do tragedii. Już kilka razy widziałem właśnie. Ale jest mają pierwszeństwo. Bo jeżeli nie ma znaku, to jest prawa strona, prawa ręka. Oczywiście, że tak. Panie burmistrzu, tu się zgadzam. Tylko, że ci jadący ulicą Kowalską Błotno nie mają widoczności. Jest płot do końca posesji i są bójki zastosowane. Nie widzą nadjeżdżających. I mówię tutaj. Nie jest to wielki koszt, a sądzę, jeżeli by był znak porządkujący, tak czy tak, by było super. Tak jak jest na przykład rozwiązany nawet tutaj w okolicy 11 listopada i Kowalskiej, gdzie jest te równorzędne skrzyżowanie, oznaczone wiadomo, jak się zachować. Gdy nie ma znaku, jest tutaj gorzej. Druga sprawa, prosiłbym również o zastanowienie się nad monitoringiem przy placu Jana Pawła II. Wiemy, co się tam dzieje, mieszkający w pobliżu. Jest stały przeniesiony, powiedzmy, ruch, w cudzysłowie oczywiście, młodzieży z rynku tutaj Modliborskiego właśnie na plac Jana Pawła. Tam się różności dzieją. Dobrze by było, ta kamera by, sądzę, że niewiele by kosztowała, natomiast by przyczyniła się do porządku, a przede wszystkim do uchronienia młodzieży, bo nie ukrywamy, są podjazdy, pojawią się i narkotyki. Policja oczywiście miała często zgłaszane, no ale oni przejadą raz, za chwilę się to samo dzieje. Także kamera taka naprawdę by dużo pomogła. Mam jeszcze sprawę jedną, jeżeli chodzi tutaj już bardziej może do rady. Niektórzy członkowie, którzy są już w którejś kadencji, pamiętają, że w 2016 roku powołaliśmy jako ciało doradcze Młodzieżową Radę Miejską. Były dwie kadencje i druga kadencja zakończyła się w czerwcu 2020 roku. Można tłumaczyć to pandemią, nie można było przeprowadzić wyborów, różności. Wszystko się zgadza, aczkolwiek różne samorządy inaczej różnie do tego podchodziły.
czy w międzyczasie powstawały nowe rady, tamte następne kadencje. Ale w czym jest rzecz? Nie spotkałem się do tej pory, żeby był jakikolwiek czy stanowisko, czy uchwała Rady Miejskiej niwelująca to. Nie wiem, pan mecenas tutaj może coś dopowie. Chodzi o co? Jest kadencyjność wpisana, jest projekt uchwały z 16 roku, gdzie przyjęliśmy, jak będzie powoływana, jak będą wybory i tak dalej. I ogłoszenie tych wyborów, za tym chyba w 2020 roku nie poszło nic. Nie było stanowiska Rady. Pan przewodniczący nie zwołał tak czy tak, że ma być, bo tam jest chyba na przewodniczącym ciąży, że przed upływem kadencji powinien to zrobić. Druga sprawa, jeszcze ważniejsza chyba. 20 kwietnia 2021 roku była zmiana ustawy o samorządzie gminnym. Doszły tam, chodziło o wolontariat i takie ciała społeczne typu Rada Miejska, Rada Młodzieżowa, czy Rada Seniorów, tam było kilka punktów. Ale najważniejsze, że ustawodawca wprowadził szereg zapisów, które powinny, obowiązkowo miały być wprowadzone do statutu istniejących rad i był na to termin 6 miesięcy. Tutaj również się to nie zadziało. Także tutaj zwracam na to uwagę i wydaje mi się, że no warto by było do tego powrócić. Jak jest, tak jest, ale można oczywiście w statucie poprowadzać zmiany, można to bardziej zrobić po nowemu, że tak powiem, nie tak jak było na tamte czasy, ale zachęcałbym do tego. A przede wszystkim, żeby to prawnie uregulować, bo w tej chwili jest to po prostu niezrobione w czasie żadnym ani stanowiskiem, ani uchwałą. Dziękuję bardzo radnemu Rady Powiatu, panu Piotrowi Rogozie, ale też mieszkańcowi Modliborzec, bo to też te uwagi dotyczące bezpieczeństwa kolejnej na dzisiejszej sesji. Proszę bardzo, pozwólcie pani radna, że nie wstam, bo... Co z tym, co na kolację? No, do pani radnej. Jakiego rzędu jest kwota, cena tego chodnika, że taki problemy są? Teraz, jeśli chodzi o... To znaczy, myśmy tutaj, panie burmistrzu, wycenili chyba jeszcze sporo wcześniej na zdecydowanie mniejszą kwotę. Niestety od pana dyrektora dróg wojewódzkich usłyszeliśmy, że gminy zamierzają i oni mają swoje wyliczenia, to jest 1 000 000 złotych. 900 kilkanaście metrów. Szukajcie innej drogi. Posły, teraz jest budowy, posły tego, rada społeczna tego. Ja bym nie odpuściła. Na pewno odpuszczać to będziemy. Mam nadzieję, że tutaj właśnie radę. Tak, jest zaczynałość. Dlaczego? We współpracy, myślę, z naszymi władzami damy radę, aczkolwiek ja i czasami pracę po prostu również na ziemi. Ja bym stawiała na czynnik społeczny, czyli mieszkańcy. Też chodzi w grę, też właśnie rozmawiałam z mieszkańcami, ponieważ w zeszłym roku napisałam petycję, zebrałam podpisy. Sejmik województwa zatwierdził jak najbardziej, ponieważ przede wszystkim bezpieczeństwo. Dostaliśmy tutaj odpowiedź od województwa, właśnie gmina dostała. No i myślałam, że będzie wszystko w porządku. Niestety jednak władze dróg wojewódzkich stwierdziły, pan dyrektor stwierdził, że nie mają na tyle w budżecie województwa, żeby ten chodnik zrobić. I już od kilku, no kilku dobrych lat w ogóle się nic nie dzieje. Ostatni raz chyba jakiś kawałek tam powstał w 2013 roku. Bodajże, w 14, jakoś tak. Także od tamtej pory, mimo że od 14-15 roku słyszymy, że gospodarka tak dobrze się ma, na koniec niestety wcześniej drugi nie ma pieniędzy. Dziękuję. Dziękuję pani radnej, pani sołtys Danucie Kolasie. Proszę ja bardzo, pani sołtys Ewa Karaś. Ja też w formie ogromnej prośby. Też prosi o bezpieczeństwo mieszkańców na odcinku, tak od naszego sklepu wieszkowiska w pierwszej stronę wieszkowic drugi, tutaj przy gazetach jest przy pomniku Piłsudskiego, kierowcy jeżdżą przeokrotnie i mieszkańcy
mieszkańcy proszą, proszą o umiejscowienie tego drogu zwalniającego, bo już w ostatnim miesiącu doszło do kilku takich przypadków, że mogło to się bardzo źle skończyć. Nie ma tam w ogóle traktorów żadnych hamulców. Po prostu ten zakręt jest tak ścinany, że po chodniku to niektórzy muszą uciekać do rogu. Także w tej chwili jest coraz gorzej i bardzo bym prosiła, żeby podjąć jakieś kroki. Żeby po prostu żeby temu zaradzić. I jest jeszcze to takie już mniejsze gdzie był ten most, którego już nie ma, którego pomoc porwała. Tam jest lekko zaniżony asfalt i tam jest dużo w tej chwili zbiera się woda. Jakby to można było odprowadzić tutaj do rzeki i przy statku też jest taka sytuacja, że to jest taki ogromny hał i to jest przewodnik u dzieci chodzą do szkoły, także bardzo bym prosiła. I jeszcze, ale to jest tak już woli seniorów, jest taki program jak Gmina Przyjazna Seniorom. I wtedy seniorzy mają jakieś tam przywileje, czyli dostają jakieś książeczki i wtedy mogą korzystać z jakichś zniżek. To po prostu gmina musiałaby wstąpić do takiego projektu. Ja bym prosiła, że może by ktoś, ja nie wiem na czym to polega, jak trzeba do tego wejść, tylko słyszałam, że gminy mogą w ten sposób zgromadzić jakieś pieniądze, które przekażą do Dziękuję Pani Sołtys. Teraz proszę o zabranie głosu Panią Sołtys, Krystynę Zimak. Ja chciałabym zapytać, ponieważ może drog były zbierane informacje, tylko na budowę linii gazowej. Czy gmina coś w tym kierunku wie, ponieważ oni twierdzą, że będzie linia przez chodnik. I czy to jest uzgodnione, bo ja po prostu ludzie nie wiedzą, czy to prawda, no bo chodnik u nas jest bardzo byle jakim stanie. Jeżeli to będą robić, to nie ma sensu kosztów spaść, ale jeżeli nie. Najgorszy jest tutaj przy puście, jak się skręca na koronie monety na kołach. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, sołtys Jan Pikula. Jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, to tak, chodnika tego szczęśliwie nie ma. Druga sprawa, od tego ronda, od tych rozów, od zjazdów, od deski, tak jest ruch u nas, że naprawdę tych samochodów to tak, jadąc i na Pozor, i na Zachlibu, to wszystko jedzie. A ta droga jest taka wyboista, bo naprawdę się tam pozałamywało, bo to jeździły te z tym materiałem. Towarem chodziły na TSP, tamtędy było taki towar, to wszystko było tamtędy. Bo potok nie puścił tam, bo to się radować to drogą. I to trzeba wszystko złożyć. Od tego, od Zakrykowa to było. I proszę Państwa, taka jest ta droga fatalna, że naprawdę tam się pożar włoży. No to także tak jak Pani radna powiedziała, i tak chodnika tego nie ma też raz. Ludzie tak chodzą tym poboczem, poboczem tym chodzą, to naprawdę tam jest tylko o pomstę do nieba. Tam patrzeć jak już dwie osoby tam zginęło na tym odcinku. I teraz patrzeć jak to dalej będzie. Samochodów jest coraz więcej na tej drodze, bo tak wszędzie jadą ten dzień. To jest od Możliwości już się zaczyna, ale też i wszystko zjeżdża i jedzie na Zakrzyków i na Pociąg i na Krzyżyce ten dzień jadą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, sołtys Krzysztof Stolarz. Chciałem zgłosić Panie Burmistrzu przepust wyjazd z Kąbia na szosę Gdańską zaczyna się tu. Dzień dzisiejszy to jest zapadnięcie się asfaltu tam średnika 40 może centrometrów głębokości około 10. Na środku. Przy Krajówce? Tak, przy Krajówce. Wiem, że to nie do gminy należy na prawo, ale. Ale trzeba to zacząć, bo zanim zaczną robić, to może poprosić. Dziękuję bardzo za zabranie głosu. Teraz jeszcze sobie chciałbym udzielić głosu. Rzeczywiście przewodniczący ma Rady Miejskiej, tej głównej ma dużą inicjatywę, jeśli chodzi o Młodzieżową Radę Miejską i swego czasu powołana instytucja Rady Młodzieżowej Miejskiej. Naszej młodzieżowej, no fajnie się tu skomponowała te nasze lokalne realia.
nastały czasy te, które właśnie spowodowały, tak jakby w tym momencie my przygotowujemy tutaj, bo to nie zapomniał nikt o tej instytucji, natomiast prawdę powiedziawszy, taka sesja oświatowa, która no, spodziewam się, że będzie w najbliższym czasie, być może, że to jeszcze w kolejnym miesiącu, miałem zamiar na tej sesji, bo dzisiaj też nie ma wszystkich dyrektorów, nie ma kompletu dyrekcji, chciałbym podpytać o kolejny raz o opinię, bo czas upłynął jednak, a ja wiem, że młodzież, wiadomo, nie powoła się od nowa, nie zacznie działać, bo my musimy. Statut, jeśli chodzi o statut, on już jest przygotowany, został tak jakby doprecyzowany, dopasowany do tych nowych realiów, bo nie mamy, mamy w tej chwili podstawówkę, nie mamy już gimnazjum, także tutaj statut w miarę jest precyzyjny. Natomiast wiem, że ten wysiłek oprócz chęci dzieci, bo na pewno trzeba przyznać, że dzieci, jeżeli podejmą się, to one będą z chęcią i myślę, że ambitnie wypełniać te swoje funkcje, ale ten wysiłek jest po stronie wszystkich, bo to też jest i wysiłek dyrekcji, bo pamiętam, uczestniczyłem w kilku takich posiedzeniach młodzieży, gdzie trzeba przyznać, że dyrekcja jednak bierze odpowiedzialność, te osoby delegowane, one są przywożone. No i tutaj też ja chciałbym też jakąś opinię zasięgnąć po wszystkich szkołach, które tutaj będą swoich kandydatów delegować. Mam nadzieję, że ci kandydaci się znajdą, że to społeczeństwo szkolne wydeleguje. Nie wiem, czy właśnie na jakich zasadach, to też kwestia ustalenia kalendarza, ale najpierw podejrzewam, że właśnie w październiku będzie dopasowany do nowych realiów statut i przyjęty, a kwestia kalendarza w terminie późniejszym. Proszę bardzo, bo to w tym samym temacie, tak? Ja tylko chcę właśnie uzupełnić, że te kwestie właśnie dowozu tych radnych młodzieżowych, bo wiadomo, że oni są niepełnoletni, właśnie rozwiązuje ta nowelizacja z 2021 roku. Żeby tam do niej sięgnąć, ona jest już po terminie, już Rada Gminy złamała jakby to termin ustawy, nie powinni dane na to pół roku. No szkoda, że strona nie istniała kopalnicho. Formalnie nie istniała, ale była powołana i dalej prawnie ona, bo w rocie prawnym ona funkcjonowała. Trzeba było te wszystkie, które się zmieniały, zmiany wprowadzać. To nieważne, że ona praktycznie się nie spotykała, ale to wprowadzić. No i tam jest właśnie ten zapis dotyczący dowozu, jak to ma być rozwiązane, dopłaty ewentualnie, powiedzmy, do dowozu dla rodziców czy dla nauczycieli. Tam jest właśnie dodatkowy w tych zmianach, to jest i to ma być ujęte w statucie. Myślę, że to, dziękuję bardzo za kolejny głos pomocniczy. Myślę, że to też trzeba będzie pochylić się nad tym tematem, bo przepisy się zmieniają. Sytuacja ta, która sprowokowała to całą sytuację, o której teraz rozmawiamy, no dalej nie minęła. Także dzieci zamknięte były w domu. One nie mogły niektórych rzeczy, które by chciały robić. Natomiast takie wolontariackie rzeczy też były w pewien sposób blokowane. Dlatego cały czas wisi nad nami, cały czas ten nóż, ta gilotyna jest, że w pewnym momencie przychodzi, coś odcina. Natomiast no rzeczywiście na papierze doprecyzowywać i dostosowywać do nowych przepisów, które się zmieniają, to no nasze zadanie. Natomiast czy ta sytuacja tak swobodnie pozwoli pracować tej młodzieżowej radzie, bo my w pewnym sensie też był taki czas, gdzie mieliśmy obawy, że będą nasze posiedzenia, nie będzie można tak genialnie się spotykać i niektórych rzeczy sobie tłumaczyć, bo to są najlepsze warunki, żeby niektóre rzeczy porozstrzygać, powyjaśniać. No było takie ryzyko, na szczęście przetrwaliśmy i trzeba mieć nadzieję, że będzie tylko lepiej. Nie wiem jeszcze, jeżeli są kolejne głosy w tym punkcie, to proszę o zgłaszanie. Jeżeli nie ma, to tradycyjnie oddaję głos na sam koniec, na podsumowanie panu burmistrzowi. Pan burmistrz Widorskowy. Dziękuję.
jak tu pani radna Piotrowska o tym chodniku mówiła, także starania były czynione, jeździliśmy, próbowaliśmy pozyskać środki, bo 50% takie jest przyjęte finansowanie, 50% samorząd gminny, 50% samorząd wojewódzki i wspólnie realizowane, natomiast myśmy środki zawsze zabezpieczali przez ostatnie chyba bodajże 3 lata w budżecie, no ale nie było z drugiej strony, więc te środki później zostały zdejmowane i przeznaczane na inne zadania. Ale powiem dalej. W razie w czerwcu był nabór do Polskiego Ładu w ramach gmin, które klasyfikują się w tak zwanej gminy PGL-owskie. Gmina Mazurzyce posiada, myślę, że posiadała najwięcej gruntów PGL-owskich ze wszystkich gmin, znaczy z tych gmin, które w powiecie składały. Złożyliśmy dwa wnioski. Jeden wniosek właśnie dotyczył budowy chodnika w Stojeszynie i tam drogi przy tym chodniku. Tam dofinansowanie było 2%, także wtedy nawet byśmy województwa nie musieli prosić, bo 2% to myślę, że by nas jako samorząd było stać. No ale nie. Decyzja jest taka, a nie inna. Złożyliśmy dwa wnioski, bo dwa wnioski mogła gmina składać do tego programu. Żaden wniosek nie otrzymał dofinansowania. Brak siły przebicia. No ja mówię, mogą karać mnie. Bo ja zawsze mówię prawdę, nie zawsze ta prawda jest wygodna, ale czemu karać swoich wyborców, mieszkańców? W imię czego? To jest to, co może być najgorsze. Dlatego dwa złożyłem, że myślę, jeden dostaniemy i będziemy zadanie realizować. Nie otrzymaliśmy żadnego. Były zgłaszane, żeby ten wniosek przepchnąć, to jak mówię, przez to, że nieraz mówię to, co myślę, to jest taka podjęta decyzja. Ale ten wniosek, przepraszam, bo ja już na bieżąco. Powiecie pan składa, czy... Nie, do Warszawy, bo to było do Polskiego Ładu. Ale proszę państwa, wnioski, które są składane, czarujmy się, który ma odpowiedni znak postawiony, to ten dostaje dofinansowanie. Także ja za stary jestem w polityce, że wierzę w przypadkowość. Także proszę państwa, to jest taka sytuacja, także no musimy poczekać, może kiedyś ktoś, jak to nieraz mówię, pomyli się i postawi krzyżyk. Ja także jak będą nabory następne, będziemy próbowali w dalszym ciągu, nie odpuszczamy, jesteśmy na to przygotowani i chcemy, żeby, i zależy nam też, bo zdajemy sobie sprawę, że po uruchomieniu S19 trasy szybkiego ruchu te dojazdy są tutaj uciążliwe i przemieszcza się dużo pojazdów. To jedno odnośnie tego. Tu jeszcze powiem, że przy drogach, bo jeszcze będzie w tym roku droga zrobiona, bo jest, mamy zabezpieczone środki. Też takie wspólne zadanie tam w Hucie Józefów, czyli od kościoła do młyna, bo tam wspólnie szatarka jest inwestorem, my tam dokładamy, także to też ma być to zrealizowane w tym roku, wykonawca ma to zrobić, także też i tam mieszkańcy będą miały poprawione, no jak mówiłem, świnki. Jeżeli chodzi o, że nie dzieli się równych środków. Panie radny, dzieli się te środki. Został złożony wniosek na remizę w ulicy Pierwszej, żeby ją zmodernizować, termomodernizację przeprowadzić. No to wybierajmy, albo no to nie robimy remizy, nie robimy remizy. W ubiegłym roku została zrobiona, poprawiona, myślę, że w dobrej technologii, na Wilsku droga do pana Dziadosza i tego. Także takie rzeczy się robi, które są możliwe i gdzie są możliwe do pozyskania środki, stara się. Bo jeżeli drogi nie ma gruntu, no to my nie możemy drogi budować. I tak jak mówimy o budowie chodnika, jak nie ma chodnika i droga zajmuje cały pas drogowy, od chodnik w prywatnych gruntach. Najpierw trzeba wydzielić grunty, ludzie muszą oddać lub sprzedać, bo to różnie może być i dopiero możemy marzyć o budowie. I inaczej nie da się robić.
tego zrobić. Tak, tak jak było przy Stojeszynie. Nawet już uzyskaliśmy grunty od mieszkańców nieodpłatnie, zostały własnością naszą i możemy tam budować chodnik, bądź budować zarząd wojewódzki, bo wtedy my zarządowi wojewódzkiemu przekazujemy te grunty pod budowę chodnika. Ja też mam nadzieję, przepraszam, że jeśli to jest coś, jakaś decyzja, to też pan burmistrz się może pomyli na daną deklarację. Ale panie radny, powiem tak, ile poszło na budowę wcześniej na Golice, nie szło gdzie indziej. Bo były drogi budowania w tym rejonie. Nie mówmy, że nie było nic robione. To może się uda. Jeżeli chodzi o zadłużenie, to nic nie jest wróżbą i nie wie, jaka będzie sytuacja finansowa, jakie będą inwestycje i jakie będą potrzeby finansowe. Także dzisiaj tutaj nikt nie przewiduje ani zwiększenia zadłużenia, ewentualnie zmniejszenia, no bo jest w budżecie zakładane spłata rat kapitałowych, zadłużenia i w tym zakresie to jest robione. Jeżeli chodzi tutaj o Kowalsko-Błotno, to myślę, że rozpatrzymy te, zobaczymy tam, trzeba w związku z tym trzeba będzie zrobić organizację ruchu nową, bo nie można sobie postawić znaków bez uzgodnień organizacji ruchu, bo wtedy jest to niezgodne z przepisami. O monitoring, bo myśmy już też przymierzali się, robiliśmy rozpoznanie, trochę koszty te wychodziły, tak czekamy na jakiś projekt zewnętrzny czy unijny, bo tam często jest też robione i tak miało być taki wspólny robiony. Jeżeli by wyszło, no to wtedy byśmy robili monitoring, bo nie tylko Jana Pawła, ale i parku, tak samo i przy urzędzie gminy też wymaga ten monitoring większego zakresu, żeby po prostu można było nad tym bezpieczeństwem czuwać. I jeżeli chodzi o wierzchowiska, to proszę Państwa, z tym progiem zwalniającym... Nie, proszę Państwa, za terenie zabudowanym jest 50 kilometrów na godzinę i wystarczy przestrzegać przepisów i nic więcej nie trzeba. Bo ja mówię, próg zwalniający też może niekiedy doprowadzić, jak będzie szaleniec jechał, to jeszcze większe zagrożenie będzie, bo może wyrzucić całkowicie z drogi. Bo ja mówię, to jest dla ludzi mądrych, nie trzeba progu zwalniających, a dla takich nieodpowiedzialnych, no to tak jest, jak jest. I tutaj najczęściej jakby może policja by bardziej pilnowała i to będziemy rozmawiać. Ja nie mówię, że nie będziemy rozmawiać. Będę rozmawiał z dyrektorem Kuźnickim, jak on to widzi, bo on odpowiada za utrzymanie dróg powiatowych i zobaczymy tak samo i z tą wodą, która tam jest to zaniżenie, też spróbujemy to w jakiś sposób rozwiązać. Jeżeli chodzi o gaz, jest uzgodnione, jest, to nie powiem w których miejscach, jest częściowo wyrażona zgoda na umiejscowienie chodników, z tego względu, że projektant nie miał którędy wcześniej, było zgody właścicieli, dlatego myśmy, żeby nie blokować inwestycji, wyrażali zgodę na umieszczenie w pasie drogowym w chodniku, ale w tej chwili bez tego nie jestem w stanie powiedzieć. No z tym przepustem, co pan Stolarz zgłaszał, to myślę, że zgłosimy do Generalnej Dyrekcji, żeby ten problem rozwiązać. A proszę Państwa, jeszcze jedno bym chciał tu powiedzieć, bo to też takie są puszczane głosy, napuszczane ludzi, że wójt powinien płacić, a mianowicie chodzi mi o strażaka ratownika. Kiedy jest strażak ratownik? O tutaj ktoś podpuszcza ludzi, że pokończyli kurs podstawowy i powinni otrzymywać za to wynagrodzenie. Za kurs podstawowy, który chodzili. Ekwiwalent. Powinni otrzymywać, panie radny, czy nie? Mogę powiedzieć na tak. Pytanie. Zgodnie z ustawą OSP, natomiast się jest ryby, się ukończy ten kurs. No właśnie. I powinien dostać za ten kurs odpłatność ekwiwalent? Zgodnie z tym, co możemy się dowiedzieć, nasze imieniem Jan Rubelki, zostało to w jakiś sposób, nie, znaczy
podważona ta decyzja, prawda? Czyli Milan Jan Lubelski dostała z Rio, tak? Taką uwagę co do słuszności wypłaty tego kierowania. Ustawa jasno mówi. Ratowniki, ekwiwalent należy się ratownikowi. A jak nie ma skończonego podstawowego kursu, to nie jest ratownikiem. I proszę nie napuszczać ludzi, którzy kończą kurs, że to jest moja niewola wypłacenia tego ekwiwalentu. To pan przychodził z poprzedniego kursu, przychodzili, mówili, że im mówił. No, ale ja to słyszałem od ludzi, ja nie wymyśliłem tego, dlatego chciałem to wyjaśnić, żeby jasność była, że bo dużo jest radnych strażaków, sołtysi są, za kurs podstawowy nie ma wypłacania. Dopiero po skończeniu kursu, jeżeli ma badania i to wszystko, wtedy bierze, wypłaca mu się ekwiwalent za udział w akcjach, w kursach innych, natomiast za podstawowy absolutnie nie wymaga, bo za to idzie się na dyscyplinę finansów publicznych. Ten, co wypłaci. Ale proszę nie zarzucać pewnych sytuacji, które miałem miejsce. No, jestem zawodowo, tak, to co jest rozłożone, ale z nikim nie konsultowałem, to jest słuszność wypłaty, tak więc bardzo przepraszam. No. Chyba jakiś to nie problem. No nie, to może ktoś mnie wprowadził w błąd, trudno mi powiedzieć. Bardzo proszę nam, wiemy, że wyjaśnimy ten temat, więc ja proszę o to, i proszę, żeby wyjaśniła to, tak, no bo to już jest dorzucanie pewnych czynności niezgodnych z miejscem na rzeczywistości, tak? Tak więc można powiedzieć pomówienie. No znaczy, to znaczy ja tylko chciałem uświadomić, że po prostu za to się należy i żeby nie wprowadzać ludzi w błąd, bo nie potrzeba, bo ktoś wygląda, że ja nie chcę wypłacić. To ja bym bronił się od tego, jeżeli wcześniej ustawa, przed wcześniejszą była dopuszczana i nikt z tego nie robił problemów i żadna izba obrachunkowa, było wypłacane i za kurs podstawowy. W tej chwili w ustawie nowej, która została, jest wyraźnie. Strażakowi ratownikowi należy się ekwiwalent. I jest czysto, czytelnie i nie ma. Ja bym tylko prosił po sesji na piśmie, żeby się dowiedział, jeśli można. A ja mam pochodzę. Ale nie ma żadnego wyjaśnienia. Zarzutby do wójta. Pan nie jest wójtem, to pan rozwój. Nie idzie pan w wójcie, to jest rozwój. To nie jest zgoda. No, ja to nie wiem. Proszę bardzo, w dalszym ciągu głos ma pan burmistrz. Ja jeszcze chciałem przypomnieć, bo zaproszenia zostały wysłane i zaprosić na drugiego, czyli na najbliższą niedzielę, na uroczystości związane z upamiętnieniem pacyfikacji wsi Kalennego, Wizdowa i Ciechocina, które odbędą się o 13 w Kalennym, także serdecznie zapraszamy, bo myślę, że jest okrągła rocznica 80 i zdawało nam się w tamtych, 2-3 lata temu, że takich sytuacji nigdy nie będzie, a okazuje się, że za wschodnią granicą mamy podobne sytuacje i także tutaj należy to też o tym pamiętać. Także jeżeli ktoś czuje taką wolę i chce uczestniczyć, to serdecznie zapraszamy. Jeżeli są jakieś jeszcze pytania do mnie, to proszę. Proszę bardzo, jeszcze może w kolejności zgłoszeń. Są te pani Danuta Kolarska. Jeszcze raz przepraszam, nie panie. Korzystając z obecności pana starosty, pana Michała, zapytam za wszyscy prywatny prawie. Kiedy ruszy PKS w Janowie? Będzie otwarty, tak, bo zerwiamy łodzie z toaletami i tak dalej. Słucham. Powiem tak, pani przewodnicząca, szanowni państwo, PKS nie jest w gestii powiatu, jest własnością burmistrza Janowa Lubelskiego. Do niego powinno się kierować. Ale to ja się uderzam, nie wiem, do radnego. Do radnego. Do radnego też nie mam. Tutaj powiem prawdę, to jest w gestii burmistrza i rady miasta. Ale w imieniu mieszkańców, przepraszam, że wchodzę w słowa, mieszkańców
powiedzmy Wojty, może pan się dowiedzieć, kiedy to jak żeby tam naprawdę. Mogę napisać ale to tak panu pani jako przedstawicielka mieszkańców. To ja mogę zmienić na sesji Rady Miasta Janowa Lubelskiego. Może takie pytanie, oczywiście. O, sesje są otwarte, tak jak nie się także nie ma problemu, żeby wyjść zapytać o to. Ale nie, to ja się tylko powiem, proszę uwagę, głos raz pytany, głos prowadzący. Czytanych, może tak w Janowie Lubelskim nie jest w gestii powiatu janowskiego. Jest własnością miasta Janowa Lubelskiego w zarządzie burmistrza, prawie miasta. No mnie nie satysfakcjonuje, dlatego że pan jest lekarz, ale bardzo wolno dokończę. Pan radni są łącznikami. My sołtysi między mieszkańcami tak, ale pani pyta, kiedy zostanie otwarty. No to ja. Nie interesuje się tym, ponieważ tego, co mi tam jest... No wobec tego prośba, żeby się zainteresował. To może pani zacząć. To prośba, żeby się zainteresował. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy staroście Janowskiemu, panu Michałowi Komackiemu. Proszę bardzo, o głos prosił radny Mariusz Bielewa. Przewodniczący, panie przewodniczący, szanowni państwo, panie burmistrzu, dwa krótkie pytania. Jeden to w zasadzie wniosek na wysokości działki, które jest w posiadaniu cały czas nadleśnictwa, mówię tu przy krajówce. Kilka razy, nie wiem, czy to pracownicy państwa naszego podcinali gałęzie, czy nie. W dalszym ciągu te gałęzie tak w tej chwili zachodzą, przepraszam, na połowę chodnika, więc ciężko jest przejść, więc myślę, że jakiś monit może pokrywać to, więc jeszcze działka lasu państwowych, tego co mi się wydaje, tak żeby to w jakiś sposób porządkować. A druga rzecz, to jest tak, głośno się zrobiło wokół koncepcji czy pomysłu budowy kolejnego sklepu wielkopowierzchniowego w Modliborzykach przy wyrocie tutaj obok Biedronki tej nowej naszej, Biedronki Modliborskiej. Tam leżało wolno stojącej. Wiem, że mieszkańcy, bo tam podpisywałem takie pismo, mieszkańcy gminy skierowali pismo do pana burmistrza w tej sprawie, broniąc się przed tym sklepem. A mówię broniąc się dlaczego? Dlatego, że tam jest zabudowa jednorodzinna. No i tak po prostu ci ja tych mieszkańców absolutnie rozumiem, chociaż ja mieszkam po drugiej stronie ulicy, ale tych, którzy mieszkali potencjalnie między jednym marketem a drugim, no to tylko współczuć, więc oni się bronią. Moje pytanie brzmi. Jakie kompetencje tutaj gmina ma przed tym, żeby stanąć w obronie mieszkańców? Czy rzeczywiście ustawa o swobodzie działalności gospodarczej daje możliwość każdemu ulokowania takiej działalności? Czy my, bo nie mamy miejscowego planu zagospodarowania, każdorazowo poprzez wydanie decyzji burmistrza tutaj o... no bo burmistrz wydaje taką decyzję, podejrzewam, że potencjalnemu przedsiębiorcy, który by tak chciał market postawić. Więc ja mam takie pytanie, jak tutaj gmina, czy tak się wydarzy, już podjęła kroki, czy rozpatrywała to pismo, czy ten potencjalny przedsiębiorca zwrócił się oficjalnie z jakimś o wydanie dokumentacji, czy też nie. A jaka to marka tam? No bo ja nie chcę robić reklamy, ale to jest tylko powierzchniowy. No. No jeden z dużych sklepów. Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę, jeżeli nie ma więcej zgłoszeń, nie ma więcej wniosków, wolnych wniosków, to bardzo proszę pan burmistrz. Jeżeli chodzi o te, to zwrócimy się, bo tam często działki prywatne, bo te stare budynki, które były kupione, to są wykupione. To są nie to zwrócimy się o to z tego. Natomiast jeżeli chodzi o sklep, no to gmina nie ma podstaw, żeby jeżeli interesem składa o warunki zawodowe, mamy mu wydać warunki zawodowe i czy on spełnia. Natomiast na każdym etapie można się odwoływać i składać. No i tutaj ewentualnie mogą składać sąsiedzi, czyli bezpośredni, którzy sąsiadują z działką na tej zasadzie. Natomiast i nie tylko na etapie wydania warunków zawodowych, ale i na etapie wydania decyzji budowlanej, bo to nie jest takie proste. Także my po prostu nie mamy podstaw do odmówienia wydania warunków zawodowych. Natomiast jaka będzie dalsza procedura, to możemy w tej chwili też powiedzieć, gdyż nie wiadomo, może sam, bo z tego co wiem, to ten inwestor w innym miejscu miał budować, zrezygnował, także być może, że jeżeli będą takie problemy, to sam zrezygnuje. Natomiast no ja wiem, że może dla mieszkańców by było tam, co mieszkają uciążliwe, natomiast dla większości by było zadowolenie przyjęcie, no bo była to konkurencja.
No i to jest takie no, mieszane uczucie i tak. I jedni chcą, drudzy nie chcą. No. To się też. Ja jeszcze, proszę Państwa, o jednym temacie zapomniałem, gdyż w związku z sygnałami, z zagrożeniami, jakie płyną z Ukrainy, bądź uszkodzeniu elektrowni jądrowej na Ukrainie, bądź użycia broni jądrowej, jest rozdystrybuowany jonek potasu. Każdy samorząd otrzymał i będzie on wydawany mieszkańcom. To tylko tak będzie dokładnie to podawane, jak będzie odpowiedni czas. Zaraz powiem jaki. Każdy samorząd otrzymał i każdy samorząd ma przekupuje go w tej chwili. Jak również są miejsca wyznaczone, w których będzie wydawany mieszkańcom. W gminie Mordygorzyce będzie to ośrodek zdrowia Bąsielnica w Wierzchowiskach Pierwszych, ośrodek zdrowia Mordygorzyce i remiza w Stojeszczynie. W jaki sposób będzie rozdawanie? No, ma być wydany, żeby w ciągu 6 godzin od ogłoszenia, że w tym rejonie należy go podawać, mamy go rozdawać i każdy będzie musiał udać się do punktu i pobrać, bo to jest w formie tabletek, jest tam odpowiednia dawka, każdy ulotkę otrzyma, ale to mówię, jeszcze będą bardziej szczegółowe, codziennie z tego tytułu są konferencje, albo co drugi dzień podawane do wiadomości przez wojewodę samorządu, my dalej to przygotowujemy, także jesteśmy w miarę zabezpieczeni, oby tego nie stosować i nie używać, ale w razie czego i też ważne, żeby było, można by było ten środek rozdać, tylko że on by był zginął w domach albo by był za wcześnie zużyty, a wcześniej przyjęcie środka to jeszcze gorzej szkodliwe jak nie przyjęcie. Także tutaj dlatego jest on przechowywany i zabezpieczony i będzie wydawany w chwili ostateczności, kiedy to będzie trzeba. No lepiej, żeby nie było, ale jesteśmy, my mamy też z tym jakieś zobowiązania i obciążenia dodatkowe. A kiedy już wyczytało? Wypłacam takie dodatki do węgla? Tam jest... Dzisiaj leci, kto ma pozytywną decyzję, już poleciało. Na konto. Na konto. Ja idę łapać. Także kto ma pozytywną decyzję, to już dzisiaj zostało przekazane. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Dziękuję państwu radnym za głosowania. Zamykam 10 punkt, przechodzę do 11. Dziękuję państwu radnym za głosowania. Dziękuję wszystkim osobom za zabieranie głosu. Wszystkim państwu za przybycie i za uwagę. Zamykam 31 sesję Rady Miejskiej w Mordygorzycach.